Oskar, witam Cię w Katowicach. GKS niedawno świętował awans do pierwszej ligi. I powiedz, czy fakt, że GKS będzie występował właśnie na tym szczeblu, to był dla Ciebie argument, by przyjść do Katowic? To był na pewno jeden z argumentów, lecz nie był on przeważający, ale cieszę się z tego, że mogę wrócić do pierwszej ligi. W ostatnich latach miałeś okazję grać przeciwko GKS-owi. Powiedz, jak wspominasz te mecze? No jak oceniasz GKS tak z boku? Na Bukowej ostatnio grałem jeszcze jak GKS występował w pierwszej lidze. Wspominam to bardzo dobrze. Jeszcze byli kibice na trybunach, więc super się tu grało. W drugiej lidze nie miałem tutaj niestety okazji gościć, tylko na swoich obiektach w Siedlcach, ale no, grało się przeciwko GKS-ie dosyć ciężko, więc... Powiedz coś o sobie. Jakie są Twoje największe boiskowe zalety? Na jakiej pozycji na boisku Ty czujesz się najlepiej? Moja pozycja na boisku to numer 6 bądź stoper i czuję się tam w centralnej przestrzeni najlepiej. I to są moje atuty. Wydaje mi się, że tam się czuję najlepiej po prostu. Te pozycje w GKS-ie już są dosyć mocno obsadzone. Czeka Cię zapewne spora rywalizacja. Jak Ty do tego podchodzisz? Rywalizacja na pewno jest na plus i cieszę się, że będę rywalizował z kolegami z drużyny i będę się rozwijał i zobaczymy, jak to będzie. Okej, powiedz coś na koniec jeszcze o swojej karierze piłkarskiej, bo głośno o tobie się zrobiło, gdy byłeś jeszcze dzieciakiem i wygrałeś wtedy prestiżowy konkurs. A to już było dawno, jak w wieku 11 lat wygrałem tam Polish Soccer Skills, lecz 10 lat minęło i również ja się zmieniam, więc to można powiedzieć, że jest historia.